Zamieszanie w statystykach podawanych przez służby sanitarne. Dane podawane przez sanepid wojewódzki i dane podawane przez lokalną inspekcję sanitarną nie są spójne. Budzi to szereg wątpliwości. Dzisiaj skontaktowaliśmy się z Elżbietą Bednarko, powiatowym inspektorem sanitarnym w Suwałkach. Od początku zliczania danych w mieście i powiecie łącznie testy potwierdziły zakażenie u 107 osób, poinformowała Elżbieta Bednarko, szef suwalskiego sanepidu. Aktywnych zakażeń jest obecnie 63. Z tej grupy w szpitalu leczonych jest 8 osób. Nieco ponad 200 osób przebywa na kwarantannie. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, wśród zakażonych są 4 osoby zatrudnione w DPS Kalina, jednak nie są to pracownicy mający kontakt z podopiecznymi placówki. Jedna osoba, piąta, przebywa na kwarantannie. Nasi podopieczni są zdrowi i nic im nie zagraża, poinformowała nas Barbara Burba, dyrektor domu. Posiadamy pakiet testów przesiewowych i każdy nowy mieszkaniec jest sprawdzany. Mamy też możliwość badania pracowników. Pozyskaliśmy też grant na finansowanie diagnostyki i każdy, kto w teście przesiewowym ma wątpliwy wynik, jest kierowany przez nas na test wymazowy. Jak nas poinformowano, podopieczni mają zakaz opuszczenia terenu placówki, obowiązuje też zakaz odwiedzin. Nadal w szpitalu przebywa prezydent miasta Czesław Rynkiewicz, jednak jego stan na tyle się poprawił, że we wtorek uczestniczył zdalnie w cotygodniowym kolegium. Aktualnie obowiązujący algorytm diagnostyczny znacząco ograniczył możliwości testów pacjentów, którzy wykazują mniej niż 4 objawy zakażenia. Między innymi to skłoniło Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy w Polsce do napisania i publikacji listu otwartego. Ograniczając dostęp do testowania, postępujemy wbrew aktualnej wiedzy. Do walki z pandemią lekarze muszą mieć narzędzia, a nie ograniczenia. Chcemy leczyć odpowiedzialnie i w zgodzie z własnymi sumieniami, czytamy w liście lekarzy.